Nie ma z nami niestety najważniejszej osoby, pana Wojciecha Bazarnika, ponieważ powiem wprost, dzisiejsza uroczystość miała się odbyć w trochę innym terminie. Zakładaliśmy i wszystko było zaplanowane tak jak trzeba. Oczywiście z różnych powodów po ostatnim momencie zmieniliśmy ten termin na tyle jeszcze wcześniej, że mogliśmy państwa zaprosić. Niestety pan Wojciech Bazarnik dzisiaj z nami nie może być osobiście. Szanowni państwo, cieszę się, że jesteście obecni z nami w tym szczególnym dniu podczas obchodów stulecia firmy Bazarnik. Ja nie mogę być dzisiaj z państwem osobiście, lecz łączę się z wami poprzez te słowa. W 1922 roku mój ojciec Kazimierz założył w Warszawie przedsiębiorstwo zajmujące się wytwarzaniem reklam, tablic i szyldów. Nazwę nadał od nazwiska, a siedzibę umiejscowił w rodzinnej kamienicy przy ulicy Nowy Świat 66. W latach 30. firma Bazarnik prowadziła już różnorodną działalność usługowo-handlową, w tym grawerowanie, usługi stemplarskie oraz artykuły dla biur. Na wyłączność firma obsługiwała takich ówczesnych potentatów jak Suchard czy Wedel. Rozwój biznesu przerwała II wojna światowa i zniszczenia z nią związane. Ojciec był dwukrotnie więziony przy Alei Szucha. Jednak dzięki jego determinacji firma działała po wojnie nadal, choć w innych lokalizacjach, a do swojej historycznej siedziby wróciła po jej odbudowaniu. Lata powojenne to był trudny czas dla wszystkich Polaków, a dla nas także. Wtedy całe rzemiosło i prywatny handel przeżywały kolejne ataki, naciski oraz rewizje prawne i podatkowe. Mimo tego firma przetrwała. To dzięki pasji mojego ojca i jego miłości do Warszawy, a także dzięki wytrwałości współpracowników oraz życzliwemu poparciu wielu klientów, zachowując przez to najlepsze przedwojenne tradycje kupieckie. Ojciec do końca swojego życia, do 1986 roku, uczestniczył w życiu firmy. Po jego śmierci firmą zarządzali członkowie rodziny, a od 1989 roku to odpowiedzialne zadanie przypadło mnie osobiście. Po 1989 roku otworzyły się nowe możliwości rozwojowe. W 1990 roku firma Bazarnik została wyłącznym dystrybutorem w Polsce austriackiej marki Trodat, następnie niemieckich tuszy Noris oraz numeratorów Rainer. 4 lata później wkroczyliśmy aktywnie na rynek artykułów biurowych, stając się wyłącznym dystrybutorem japońskiej marki Uni Mitsubishi Pencil. Właśnie od tych artykułów piśmiennych rozpoczęła się nasza wieloletnia i wciąż rozwijająca się przygoda z piórami wiecznymi wszystkich wiodących na rynku producentów, takich jak Karandasze, Mont Blanc, Pelikan, Parker czy Watergun. Po ponad 20 latach nieprzerwanego i intensywnego prowadzenia tego rodzinnego przedsiębiorstwa postanowiłem przekazać zarządzanie w ręce młodszego pokolenia. Od 2010 roku prezesem firmy Bazarnik jest Iwona Jagielska-Piwińska, która jako menedżer sprawdziła się wcześniej również w innych firmach. I wspólnie z Iwoną oraz w związku z remontem kamienicy przy ulicy Nowy Świat 66 postanowiliśmy 10 lat temu przenieść siedzibę bliżej centrum biznesu. Wybór padł na kameralny pasaż w centrum LIM przy hotelu, w którym właśnie państwo jesteście.
Mieliśmy tu być na chwilę, a zostaliśmy dużo dłużej. Przede wszystkim dlatego, że w międzyczasie zmienił się rynek i jego otoczenie. Do głosu coraz mocniej zaczął dochodzić internet i sprzedaż tym kanałem, zaś sam Nowy Świat zmienił się z ulicy Handlowej w bardziej restauracyjną i turystyczną przestrzeń. I tak w miejscu historycznej siedziby powstał butikowy teatro-hotel, do którego odwiedzenia także i Państwa zachęcam, a więc spotkajmy się na Nowym Świecie. Zaś dzisiaj świętujmy wspólnie stulecie firmy Bazarnik w hotelu Marriott. Życzę Państwu szampańskiej zabawy. Ja się nie dziwię, że tak. Nie wiem, jak się kroję. I teraz Proszę, Kasia, ty pierwszy kawałek, dawaj. Proszę, proszę.